poszło. Namiestnik chce na pierwsze ujęcie pierwsze. W czasach średniowiecznych na terenie Niemczech w imieniu księcia Świdnickiego prawdopodobnie Jana Korwina panował namiestnik. Wśród mieszczan człowiek ten uchodził za okrutnego i wiarołomnego, jednak w rzeczywistości był niezwykle bogobojny. W szczególności u kresu swojego życia, gdyż był ciężko chory. Wybudował więc sekretny tunel biegnący od jego zamku pod miejskim stawem do kościoła świętego Wojciecha, którym nocą wymykał się z komnaty, by się modlić. Namiestnik panicznie bał się śmierci klinicznej, gdyż powszechnie znane były nagłe przypadki przebudzenia ludzi w grobach z powodu zbyt szybkiego pochówku zmarłych. Dlatego też nakazał przeciągnąć w tunelu sznur zakończony dzwonkiem od swojego grobowca do sypialni ukochanej żony, by ta zareagowała na jego dźwięk, gdyby się przebudził. Fragment sznurka niestety musiał biec pod ziemię, nad ziemią, więc po pogrzebie namiestnika, gdy rozpętała się wichura i żona usłyszała dzwonienie, pomyślała, że to wiatr porusza dzwonkiem i dlatego nie rozkazała odkopać męża. Tym sposobem niemczański namiestnik nie uniknął męczeńskiej śmierci w ciemnym grobie i wściekły powrócił ze światów jako duch poszukujący zemsty za cierpienia, na które skazała go żona. Dobra, cięcie mamy to. Buda. Widziałeś to? Tu? Państwa, kolejnym obiektem, który dzisiaj zobaczymy, jest XII-wieczny niemczański zamek, w którym przed laty mieszkał namiestnik wraz z żoną. Czy ktoś ma jakieś pytania? Słucham. Za panowania którego księcia Świdnickiego rządził owy namiestnik? Widzę, że pan się przygotował. Jana Korwina. Teraz zapraszam dalej.
właśnie w głównej komnacie zamku. Właśnie w tej sali mieściła się sypialnia i to właśnie tutaj, jak głosi stara legenda, mieścić się miało wejście do sekretnego tunelu. Jednak nikt nie potwierdził nigdy takich informacji, ale być może wszystko jeszcze przed nami. Zapraszam teraz Państwa do następnej sali. Może zrobimy sobie zdjęcie. Dobra. Kolego, możesz nam zrobić zdjęcie? Hej, nie ma sprawy. Tak, brzydzę się bardziej. Dzwonę. Dobra, idziemy stąd. Zaraz będę.